Mieszkańcy Jastrzębia Zdroju na długo zapamiętają ubiegły weekend. W ramach Dni Miasta mieszkańcy każdego pokolenia mogli skorzystać z bogatej oferty atrakcji oraz uczestniczyć w koncertach swoich ulubionych artystów. Dni Jastrzębia Zdroju nieco inaczej niż w poprzednich latach, bo w piątek i w sobotę, ale to na życzenie mieszkańców. Mieszkańcy proponowali, aby spróbować w niedzielę nie organizować tych uroczystości, ponieważ w poniedziałek idą do pracy. Tegoroczne Dni Miasta rozpoczęto jednak nieco inaczej, ponieważ jako pierwsi na scenie mogli zaprezentować się młodzi artyści Jastrzębia Zdroju. Jesteśmy świadomi, ile jest takich właśnie grup uzdolnionych młodzieżowych, czy to tanecznych, czy wokalistów, czy muzyków. Tych grup jest naprawdę mnóstwo. Jest wiele okazji do zaprezentowania, ale Dni Miasta to jest szersza społeczność, szersza widownia. To jest naprawdę duży plus dla mnie, bo ogólnie ja w tym momencie mogę się też pokazać, a po prostu kocham to uczucie, kiedy jestem na scenie, kiedy ktoś mnie słucha. Ja mam takie wrażenie, że najważniejsze na takich koncertach jest to, żeby bawić się równie dobrze jak ci na dole. Więc ja się bawię, oni się bawią, cała technologia. I to właśnie wspólna zabawa połączona z energią na scenie sprawia, że na koncerty przychodzi coraz większa rzesza fanów. Tegoroczne koncerty przyciągnęły całe tłumy, zarówno mieszkańców miasta, jak i okolicznych miejscowości, lecz na występy swoich idoli przyjechali również mieszkańcy innych województw. Niektórzy czekali od wczesnych godzin porannych. Na Smolastego i Dawida Kwiatkowskiego. A co w nich jest takiego przyciągającego? Muzyka i osobowość. Z Gliwic. Kraków. Z Bielska. Czechowice. Pięknie, każdy z nich, wy się znaliście wcześniej? Tak. To jest jakiś taki fan klub? Tak. Co tutaj będziecie robić? Słuchać! I się bawić! Długo jeszcze tutaj jesteście? No, trochę jesteśmy. Od 16. Od 16. Tu poznaliśmy go w różnych okolicznościach, no i tak powstały przyjaźnie. Czyli generalnie jeździcie wszędzie za nim? No, nie wszędzie, tam do okolic. Ale to który to już jest koncert taki wspólny z Dawidem? O, dużo ich było. Który? 129. Dni Miasta są często niepowtarzalną okazją, aby spotkać swoich ulubionych artystów na żywo. Na koncert przyszła masa ludzi, chcieli dwa razy bisa, zagrałem tego bisa dwa razy, rzuciłem się w tłum, unieśli mnie, w sumie sami mi to zaproponowali, bo po ostatnich jakby wydarzeniach nie mogę za bardzo skokać w tłum, ale tutaj było wszystko jak najbardziej bezpiecznie i super. Cieszę się bardzo, będę bardzo miło wspominał Jastrzębie Zdrój, maksymalnie miło, bo jest tutaj mega atmosfera i aura. A jak się w ogóle podoba w Jastrzębiu? Bardzo dobrze, tutaj panuje taki klimat, że ja tutaj uczyłem dzieciaki muzyki, gry i melodii ogólnie i bardzo dobrze chłonęły to, więc moim zdaniem tutaj panuje taka energia, że ludzie szybko się uczą. Dopiero dosłownie przed chwilą przyjechaliśmy z zupełnie innego miejsca, ale ponieważ jest dzisiaj dosyć wcześnie, więc jeszcze cały wieczór przed nami, więc mam nadzieję, a mamy taki zwyczaj, że nie siedzimy w hotelu, tylko jak jesteśmy w nowym miejscu, to sobie zwiedzamy, więc myślę sobie, że przejdziemy się dzisiaj po Jastrzębiu. Na tegorocznych Dniach Miasta w Jastrzębiu Zdroju wystąpili Smolasty, Dawid Kwiatkowski, Kasia Kowalska, Organek i Lady Punk, co było ukłonem w stronę mieszkańców, którzy sami mieli możliwość decydowania o doborze artystów.